Dominik, widziałeś to? Takie zagranie, Sikora i 3-0! Asysta Ślizgiem, Oli Sikory. Kolejny dowód na to, że Ślizgiem też trzeba dobrze umieć grać. No, wyciągnęła się tam mocno Aleksandra Sikora, żeby sięgnąć tę piłkę. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagamy podnosić piłkarskie umiejętności. Dziś odcinek właśnie o ślizgach, o tym jak grać ślizgami. Z nikim innym nie mógł on się odbyć, tylko z obrończynią reprezentacji Polski, Gosia Grec jest z nami. Cześć Gosia. Cześć. Kosia, niektórzy ślizgów zabraniają, inni nie do końca umieją je wykonywać. Jak to jest z tymi ślizgami? A więc słuchajcie, generalnie ślizg jest ważnym elementem w piłce nożnej. Ja jako obrońca mogę powiedzieć, że przydaje mi się w niejednej sytuacji, bo gdy jestem już spóźniona, co prawda, mogę tą piłkę wygarnąć. Generalnie ślizg też wykorzystujemy w ataku, gdy chcemy na przykład piłkę podać do koleżanki. Ślizgi wykonujemy też również po to, aby utrzymać piłkę w boisku. Gdy wykonujemy ślizg, musimy pamiętać o tym, że jako obrońca muszę być pewne tego, żeby trafić w piłkę, bo jeżeli trafi w nogi przeciwnika, no to siłą rzeczy będzie żółta kartka albo czerwona, więc pamiętajmy o tym, żeby ten ślizg był wykonany z precyzją i generalnie musimy się skupić na piłce i na tym, żeby nie trafić przypadnie w przeciwnika. Gosia, to teraz będę Cię prosił, żebyś zobaczyła, jak ja te wszystkie wykonuję, ewentualnie coś poprawiła i podpowiedziała. Dobra. Super. To teraz chwila prawdy. Zobacz, jak to wyszło. Technicznie dla mnie trochę do poprawy, bo tą nogę powinieneś wyprostować trochę bardziej, ale cel osiągnięty, bo piłka jest w boisku, także... Mamy to. Mocne 2 na 10. Mocne 2 na 10. To jeszcze druga próba teraz. Zobacz. Zobacz, to już masz nogę prostą. Także i w pierwszym, i w drugim przypadku cel jest osiągnięty, ale tutaj po prostu lepsze techniczne wykonanie. Okej. Okay. To Gosia, z punktu widzenia obrońcy, z Twojej praktyki, jak to wygląda? O czym powinno się pamiętać wykonując ślizg? Jakie najczęstsze błędy można popełnić? Najczęstszym błędem jest na pewno atakowanie dwiema nogami na przeciwnika. Nie robimy też ślizgu z wyskoku. Generalnie ślizg wiąże się z jakimś tam ryzykiem, bo szczególnie w polu karnym na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że miałam taką sytuację, gdzie zawodniczka dorzucała piłkę, wykonałam ślizg, podpierając się ręką. Niestety zostałam trafiona w tą rękę i sędzia podyktował rzut karny, także w roli obrońcy niestety istnieje zawsze ryzyko wykonywania ślizgów, ale jeżeli pamiętamy o tym, żeby w dobrym czasie i w dobrym miejscu go zrobić, to ślizgi naprawdę są bardzo przydatne. Okej, okay, czyli najważniejsze, timing, pewność wykonania i bezpieczne miejsce, tak? Też tak możemy jest. Powiedzieć, że tak pole karne jest. To raczej nie jest dobre miejsce na wykonanie ślizgów. No nie, raczej pole karne nie. I pamiętajcie, podczas wykonywania ślizgu nie atakujemy przeciwnika od tyłu oraz nie podnosimy nogi do góry. Na grupie pytaliście też, kiedy ślizg jest faulem, a kiedy nie. No a o tym opowie nam nasz kolejny ekspert. Łączymy się z nim teraz. Witam Dominik. Witam wszystkich Państwa. Na początek, co to w ogóle jest ślizg w rozumieniu przepisów? Ślizg jest to działanie wykorzystywane przez zawodnika w celu skutecznego odbioru piłki przeciwnikowi. Jest takim samym elementem gry w piłkę, jak zagranie głową czy podanie. Musi być spełniony jednak jeden warunek. Takie działanie nie może w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwnika. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ślizgu? Najczęstszym błędem popełnianym przez zawodników przy wykonywaniu ślizgów jest działanie, kiedy to zawodnik jedną nogą trafia w piłkę, a drugą nogą bezpośrednio w przeciwnika. Czy ślizg od tyłu, ale w piłkę jest zgodny z zasadami? Ślizg od tyłu jest bardzo ryzykownym elementem gry w piłkę. Jednakże jeżeli wykonany jest w sposób prawidłowy, czyli po czystym wybiciu piłki nie dochodzi do kontaktu z rywalem, to wtedy możemy uznać go za zgodny z przepisami. Jednakże z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że w 9 na 10 takich przypadków kończy się to faulem, a wcale nierzadko kontuzją rywala, gdyż zawodnikowi, który atakuje takim ślizgiem, bardzo trudno jest wyhamować po prawidłowej interwencji i nie powodować dalszego kontaktu z rywalem. A ślizg w polu karnym, kiedy wybije piłkę, ale ta trafi mnie w rękę? W kwestii ślizgów w polu karnym, kiedy najpierw zawodnik trafia w piłkę, wszystko zależy od tego,
W jaki sposób tuż przed interwencją, kiedy zawodnik decyduje się na zagranie bądź blokowanie piłki, ułożone są jego ręce? Mówimy tu o naturalnym bądź nienaturalnym ułożeniu ciała. Jeżeli po czystym zagraniu piłka trafi w naturalnie ułożoną rękę, to oczywiście nie ma mowy o rzucie karnym. Jeżeli jednak od samego początku ta ręka ułożona była w sposób nienaturalny, powyżej barku, to nawet jeżeli zawodnik wykona czystą interwencję, wtedy rzut karny zostanie przyznany po kontakcie piłki z ręką. Wracamy na murawę. Gosia, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek, za Twój wkład merytoryczny. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję za jego obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne materiały chcecie zobaczyć na naszym kanale. A w następnym odcinku widzimy się już w następną środę o 17:00. Do zobaczenia, cześć!